Cześć, tutaj Mateusz z piwowarz.pl. W dzisiejszym filmie będzie trochę o gashingu, filtracji i sposobach redukcji strat po chmieleniu na każdym etapie w domowej produkcji piwa. Zacznijmy zatem od początku. Wydaje mi się, że na wczesnym etapie wtajemniczenia u młodych piwowarów domowych może pojawiać się problem z niedokładną filtracją, który bezpośrednio prowadzi do gashingu. A co to właściwie jest gashing? Zjawisko gashingu występuje wtedy, gdy po otwarciu butelki piwo samoczynnie ją opuszcza i w zależności od intensywności piwo może powolutku wychodzić z butelki, tak jak na filmie, spieniając się bez końca, albo dokonać tego bardziej spektakularnie, z takimi efektami specjalnymi jak uwalony sufit, ściany i ewentualnie ludzie, których chciałeś tym piwem poczęstować. Zjawisko gashingu jest nierozerwalnie związane z obecnością CO2 w piwie. Dwutlenek węgla, produkt uboczny fermentacji, jest jego motorem. Gashing może występować pod różnymi rodzajami. Podstawowy podział to rozróżnienie gashingu na pierwotny i wtórny, ale nie jest to aż tak istotne z punktu widzenia tego odcinka, żebym się w to zagłębiał. Więc ja na razie to zostawię. A tym, którzy są zainteresowani, polecam zajrzeć do internetu, gdzie materiałów zdecydowanie nie brakuje. Abstrahując od tej klasyfikacji gashingu, przejdźmy do jego przyczyn, które są najważniejsze z punktu widzenia piwowara domowego. A główne i najczęstsze sprowadzają się właściwie do dwóch. Do gashingu z przegazowania i gashingu spowodowanego kiepską filtracją. Więc gashing z przegazowania może pojawić się kolejno. Kiedy dodaliśmy zbyt dużo surowca do refermentacji, ponieważ przypadkowo źle to obliczyliśmy, kiedy surowiec do refermentacji rozmieszał się nierównomiernie, co skutkuje tym, że jedne butelki są bardziej nagazowane od drugich, gdy zabutelkowaliśmy niedofermentowane piwo, bo przeczytaliśmy, że 7 plus 7 to doskonały schemat fermentacji, a piwo idealnie będzie akurat najmniej szwagra, albo kiedy wdała się infekcja, pomimo tego, że prawidłowo obliczyliśmy surowiec do refermentacji, jakieś żyjątka w piwie wzięły się za dojadanie cukrów resztkowych, co skutkuje tym, że stopień nagazowania często może być znacznie wyższy od tego, który sami sobie założyliśmy. I druga główna przyczyna, czyli gashing spowodowany kiepską filtracją, występuje wtedy, kiedy podczas butelkowania drobinki chmielu z fermentora dostały się do butelek na refermentację i leżakowanie. I później przy otwarciu butelki efekt jest taki, że cząsteczki CO2 prą do góry, zabierając ze sobą ostre drobiny chmielu, które w pewnym sensie wynoszą to piwo razem ze sobą. No i efekt jest taki, jak widzieliście na filmie. I zdaję sobie sprawę z tego, że sposób, jaki wytłumaczę to zjawisko, nie jest do końca naukowy, ale bez wątpienia wystarcza, by tak łopatologicznie zrozumieć to zjawisko, zdać sobie sprawę z jego istoty i go unikać. Zatem znamy już dwie główne przyczyny występowania gashingu w piwie, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je połączyć i spieprzyć jedno piwo tak bardzo, że będzie przegazowane zarówno od surowca do refermentacji oraz z drobinami chmielu, co notabene udało mi się osiągnąć w jednej z IP jakoś tam dawno temu na początku przygody piwowarskiej. Co więcej należy wiedzieć, to że intensywność gashingu jest zależna od temperatury serwowania piwa, co wynika z rozpuszczalności dwutlenku węgla w płynie, w zależności od temperatury. Intensywność ta spada wraz ze schłodzeniem piwa, więc jeśli mamy jakieś piwo, w którym występuje lekki gashing, ale nie wpłynęło to na smak, piwo jest dobre, no to po prostu zadbajmy o to, żeby piwo przed degustacją było dłużej lub mocniej schłodzone i pijmy szybko, bo gashing może postępować. I co do wpływania na smak piwa. Ilość chmielu, która dostanie się do butelki, może spowodować, że piwo będzie zupełnie niepijalne, bo duża ilość tych drobin może wpłynąć na piwo w taki sposób, że będzie ono w odczuciu bardzo gorzkie, szorstkie, wręcz takie może być pikantne, jeśli tych drobin jest zbyt dużo. No i na temat podstawowych źródeł gashingu to by było w tym momencie tyle, ale zaznaczam, że rzadszych przyczyn gashingu w piwie jest znacznie, znacznie więcej, ale ja nie będę się tu nad nimi rozwodził, między innymi dlatego, żeby skupić się na praktycznych aspektach zapobiegania temu problemowi w najczęstszych przypadkach. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany głębszym researchem w tym temacie, to po internecie krąży rozprawa doktorska na temat gashingu i tam z całą pewnością możecie dowiedzieć się znacznie, znacznie więcej. I część teoretyczną mamy już za sobą, przejdźmy więc do części praktycznej.
Czyli profilaktyka. Jak filtrować, jednocześnie minimalizując straty? I tutaj nie mogę nie wspomnieć o jednej metodzie, która jest dość popularna. Jest to metoda wtórna radzenia sobie z gashingiem, kiedy ten problem już wystąpił, więc zrobiliśmy piwo, no i diagnoza jest jednoznaczna. Przy czym zaznaczam, że ja nie jestem zdecydowanie fanem tej metody, ale piwowarzy domowi na przeróżnych forach bardzo często o niej wspominają, piszą o jej skuteczności, stąd też ja o niej wspominam. Polega ona na tym, że jak mamy już takie przegazowane piwo, to odgazowujemy każdą butelkę osobno przez unoszenie kapsla w taki sposób, żeby upuścić trochę dwutlenku węgla z tej przerwy, która jest pomiędzy piwem a kapslem, ale jednocześnie nie rozszczelnić tej butelki na stałe, żeby mogło ono sobie dalej leżakować, będąc zamknięte. Udało mi się kiedyś odgazować takie piwo, ale to tylko dlatego, że pozostało mi parę sztuk w butelkach z zamknięciem patentowym. Reszta wcześniej już poszła w kanał, ponieważ było zbyt duże ryzyko granatów. No i nie zliczę, ile razy odgazowywałem to piwo. Z 30, może 40 razy. No i fakt, udało się uratować, więc na pewno jest to możliwe. Ale czy warto to robić? To już zależy od konkretnego przypadku i waszego uznania. Przenieśmy się jednak teraz zgodnie z chronologią do gotowania, czyli pierwszego etapu, w którym w produkcji piwa pojawia się chmiel. Przynajmniej co do zasady. Więc podczas gotowania możemy zastosować różne siateczki, worki do chmielu, różnego rodzaju hop spidery, hop stopery czy nylonowe worki. Przy doborze tego rodzaju sprzętu na ten etap gotowania mi osobiście najbardziej zależy na tym, żeby na końcu w brzeczce gotowej do przelania do fermentora było jak najmniej chmielin, co pozwala być bardziej wydajnym i odzyskiwać jeszcze większe ilości brzeczki. No i przy siateczkach i różnych woreczkach nie ma żadnej głębszej filozofii. Pomagają one zminimalizować straty, ale ja osobiście nie korzystam, ponieważ na goryczkę nie chmielę dużymi ilościami, a na inne pozycje jak aromat i tak dalej mam inne sprawdzone metody. Ale co na pewno trzeba tu powiedzieć, to po prostu, żeby używać ich z wyobraźnią, nie pakować do nich zbyt dużej ilości chmielu, tak żeby chmiel miał odpowiedni kontakt z brzeczką. I to jest w sumie podstawowa zasada do zastosowania przy każdym pojemniku na chmiel, na każdym etapie chmielenia. Nie przesadzać z ilością. Kolejna pozycja, hopstopper. Niestety nie mam pod ręką, żeby zademonstrować, jak to wygląda, ale to jest takie urządzenie do zainstalowania w garze z ujściem i zaworem. Stopper montujemy na dnie gara w taki sposób, żeby filtrował on spływającą po gotowaniu gotową do fermentacji brzeczkę. I zwykle dobry hopstopper to jest wydatek rzędu około 200 zł, więc według mnie jedyne sensowne zastosowanie takiego sprzętu to albo w systemie z pompą, albo ewentualnie w automatycznym kociołku warzelnym, kiedy zależy nam na automatyzacji procesu, bo no, słyszałem milion historii o tym, że jak po prostu grawitacyjnie spuszczamy brzeczkę przez hopstopper, to lubi on się zatykać i powodować problemy. No a mi przynajmniej zawsze przy ważeniu zależy na tym, żeby było szybko i przede wszystkim powtarzalnie, żeby nie występowały niespodzianki, że zamiast 5 godzin nagle wyszło mi 10. Jeśli natomiast chodzi o hop spidery, no to jest kilka rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim się ich użyje. Na naszym rynku zwykle spotyka się 3 egzemplarze. Jeden taki. Drugi taki z zamknięciem, bez żadnych haczyków do zawieszenia. I trzeci taki, z takim wydłużonym ramieniem. Więc pierwsza rzecz, jaką trzeba wziąć pod uwagę, to rozmiar spidera. Po pierwsze w odniesieniu do gara, w jakim będziemy go stosować. Bo jeżeli mamy na przykład wysoki gar, no to albo w standardowych warkach, albo kiedy planujemy mniejszą warkę, może pojawić się problem, że po zawieszeniu spidera nie będzie nawet on sięgał do lustra brzeczki, przez co będzie zupełnie bez sensu. I trzeba będzie kombinować z podwieszaniem i tak dalej, i tak dalej. No i druga sprawa w odniesieniu do ilości chmielu, jaką będziemy pakować do środka. No bo taki hop spider
taka bryła ma określoną objętość, w którym będzie pływać sobie, cyrkulować określona ilość brzeczki. I jeśli wrzucimy do takiego spidera jakieś niebotyczne ilości chmielu, na przykład na aromat w New Englandzie, czy coś w tym stylu, w jakimś tam IPA, może to spowodować, że przepływ tej brzeczki będzie na tyle kiepski, że chmiele nie będzie mało wydajne. No i kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, taki protip odnośnie korzystania z hop spidera. Gdy włożymy już spider do gotującej się brzeczki, warto ją chwilę poobserwować, bo często dzieje się tak, że przez włożenie hamujemy nieco wrzenie. No a przecież każdy przedszkolak wie, że najlepsza utylizacja alfa kwasów zachodzi wtedy, kiedy brzeczka wrze. Więc albo wtedy przesuwamy ten hopstopper na garze w jakieś inne miejsce, albo po prostu przesunąć gar trochę na palniku, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do chmielenia. To są co prawda szczegóły, no ale piwowarstwo to sztuka rzemieślnicza, no na szczegóły trzeba zwracać uwagę. No i teraz omówmy sobie na szybkości te modele. Ten Hop Spider to jest w sumie taki klasyk. 10 cm średnicy, 25 cm głębokości. Niedługo swoją drogą będziemy mieli dokładnie taki sam model, ale głębsze, 15x35, więc to już będzie coś fajnego. Ten Hop Spider jest ciekawy, bo nie dość, że ma głęboki kosz, to jeszcze dodatkowo to wyciągnięte ramię, które pozwala zawiesić go niżej, dzięki czemu jest bardziej uniwersalny i fajnie sprawdza się na przykład w automatycznych kociołkach warzelnych, które z reguły są wąskie, a wysokie. I ten ostatni, który jest zamykany i nie ma żadnej możliwości podwieszenia, ma ograniczone możliwości podczas gotowania. Z tego względu, że możemy do niego wrzucić tylko jedną porcję chmielu, no a później raczej nie wyciągniemy z gotującej się brzeczki tego spidera, żeby go otworzyć i dorzucić inną porcję. Więc przy jakichś piwach imperialnych, chmielonych na goryczkę tylko w jednej porcji, można coś takiego zastosować. Na pewno zminimalizuje to straty. Lub jeżeli chcemy sobie wspomóc późniejszą filtrację w jakiejś IPie, no to możemy do tego wpakować jedną porcję chmielu. Czemu nie? Abstrahując jednak od chmielenia tym sprzętem podczas gotowania, co jest raczej niepopularne, warto mimo wszystko mieć taki hop spider w arsenale, bo świetnie się sprawdza podczas filtracji po chmielu na zimno, o czym będzie później. I gdy zbliżamy się do końca gotowania, nieraz przychodzi nam wrzucać do piwa ogromne ilości chmielu na pozycje takie jak aromat, czyli pod koniec gotowania, flame out po wyłączeniu palnika i whirlpool. I tutaj pojawia się opcja, którą przetestowałem ostatnio i okazała się strzałem w dziesiątkę. A konkretnie taki oto nylonowy worek, który przed pierwszym użyciem był śnieżno-biały, możecie mi wierzyć. Takie worki są bardzo często wykorzystywane przez piwowarów do zacierania. Ja natomiast zacieram tradycyjnie, ale ten sprzęt świetnie się sprawdził do chmielenia, bo działa jak taki ogromny hop spider. Bardzo skutecznie minimalizuje straty. Parę minut przed wyłączeniem palnika wkładam go do brzeczki, do gotującej się brzeczki, żeby się zdezynfekował. No i jak przychodzi czas, rzucam określone porcje chmielu. Czekam sobie tam, jeśli stosuję whirlpool i tak dalej. I po wyciągnięciu na sam koniec tego filtra razem z chmielem zachowuje on wewnątrz naprawdę lwią część chmielu. No i dzięki temu sprzętowi można naprawdę znacznie więcej odzyskać po gotowaniu. Zakończyliśmy teraz gotowanie, zakończyliśmy chmielenie po stronie gorącej, więc czeka nas przelanie brzeczki z gara, kotła z kadzi warzelnej do fermentora. Tutaj zbawienny jest trik z solidnym zamieszaniem brzeczki w celu wytworzenia wiru. Wir ten zbierze na dnie, na środku gara wszystkie chmieliny, które układają się wtedy ze stożek, co pozwala nam na bardzo bezpieczne zdekantowanie brzeczki wężykiem po wewnętrznej stronie gara. Teraz tak, jeśli mamy dobre chłodzenie i do fermentora przelewamy brzeczkę o temperaturze tam 25, powiedzmy nawet więcej stopni, to wszystkie osady i chmieliny pływające wcześniej w toni gorącej brzeczki zdążyły już opaść na dno i możemy przelać za pomocą gołego węża. Ale jeśli na przykład nie chce nam się chłodzić, chcemy przelać piwo do fermentora i wystawić je na dwór, bo jest zima, czy coś w tym stylu, albo do piwnicy. I takie piwo wtedy ma tam 60-70 stopni. To jeszcze bardzo wiele drobin może pływać w jego toni i wtedy przydałoby się zadbać o jakiś filtr, który skutecznie sobie z tym poradzi. I w takim przypadku
Świetnie sprawdza się taka instalacja jak druciak, taki zwyczajny druciak do szorowania garów na początek węża i skarpeta, to znaczy pończocha na wyjście. No i druciak na początku filtruje te największe chmieliny, a to, co jakimś cudem przeszło, to jeszcze zatrzyma pończocha. Obie te rzeczy trzeba oczywiście porządnie wygotować i zdezynfekować przed użyciem. Kolejny i zarazem ostatni już etap, w którym dodajemy chmiel do piwa. Etap, bez którego możemy się obejść, ale który jest wręcz wymagany przy niektórych stylach. To jest chmielenie na zimno, czyli podczas tak zwanej fermentacji cichej. I tutaj możemy zastosować kolejno Hop Spider, sitko z Ikei, ponownie druciak i pończocha oraz niezawodny, wspomagający te wszystkie metody Cold Crush. O Hop Spiderach już było, zasada działania jest oczywista, więc przypominam tylko, żeby pamiętać o odpowiedniej ilości chmielu dla danego Spidera, żeby nasze chmielenie było wydajne. Zatem czas teraz na następny patent, który swego czasu cieszył się niemałym uznaniem na różnych forach piwowarskich. To jest sitko z Ikei. To jest ta przykrywka do gotowania na oleju. No a w piwowarstwie sprawdza się ona doskonale tak, że wkładamy to sitko do fermentora, tak, żeby zatrzymało się ono na ściankach, czyli przytykamy je tak, żeby było stabilnie. I do takiego tak przygotowanego fermentora zalewamy piwo po fermentacji i od góry wrzucamy chmiel. I później, kiedy chcemy przygotować piwo do rozlewu, dokonujemy tego za pomocą kranika. Jak piwo spływa, to cały chmiel zostaje na górze. Przy tej metodzie chmiel ma zapewniony bardzo dobry kontakt z brzeczką. I ta metoda jest bardzo skuteczna. To się tylko odfiltrowuje naprawdę wiele, ale nie odfiltruje na pewno dosłownie wszystkiego. Najmniejszy pył i tak zawsze przejdzie. Więc dobrze jest na wyjście węża, który podłączamy do kranu, zamontować pończochę. No to wtedy mamy już zupełną pewność, że żaden gaszek się nie pojawi. I przejdźmy zatem do kolejnej metody, która ostatnio jest moją ulubioną. Sprowadza się właściwie tylko do skutecznej filtracji podczas rozlewu i przewiduje ona wrzucenie chmielu luzem do fermentora, czyli tak jak praktykuje większość piwowarów domowych. Jest to proste połączenie najlepiej filtrujących elementów, czyli kolejno Hop Spider, druciak, wąż i pończocha. Więc cała instalacja wygląda w taki sposób, że w druciak wtykam wąż, całość wkładam do Hop Spidera, a na końcu, na wyjściu węża, montuję pończochę. I mogłoby się zdawać, że ten druciak jest tutaj niepotrzebny, bo i tak gęstszy filtr ma Hop Spider. Mimo wszystko zawsze po zakończonym filtrowaniu widzę wewnątrz Spidera jeszcze sporo chmieli, które są osadzone właśnie na druciaku, więc na pewno spełniają swoją rolę. No a na samym końcu jeszcze jest dodatkowo pończocha, która już nie przepuści dosłownie niczego. I ta metoda jest dla mnie po prostu doskonała, szczególnie kiedy jest sposobność przeprowadzić cold crush, który jest niczym innym jak schłodzeniem piwa na jakiś czas, najlepiej na kilka dni, do temperatury bliskiej zeru. Idealny cold crush to tak myślę w temperaturze 2-4 stopni Celsjusza, ale nieraz wkładałem piwo na przykład do piwnicy, gdzie miałem 13-14 stopni i to też pozwala zredukować ilość chmielin, ponieważ opadają one na dno i zbijają się w taką zwartą masę. Niska temperatura powoduje opadnięcie wszystkich zawiesiń w tonie piwa na dno, dzięki czemu piwo jest o wiele klarowniejsze na przykład, a nam jest znacznie łatwiej odfiltrować piwo bez chmielin i bez generowania ogromnych strat, co boli najbardziej, kiedy robimy na przykład warki 10-litrowe. No i to by było już na tyle, jeśli chodzi o sposoby filtracji chmielu. Jakimś cudem dobrnęliśmy do końca. I mam nadzieję, że któraś z metod pokazana w filmie i ogólnie wiedza, którą tu przekazałem, okaże się przydatna dla kogoś. I standardowo wszystkie fanty, które widzieliście w filmie, możecie znaleźć na sklepie piwowarz.pl, za wyjątkiem mojej perkusji, która nie jest na sprzedaż. A dla tych, którzy robią zakupy na Allegro z programem Smart, podsyłam linka do sklepu w opisie. I zachęcam także do subskrypcji kanału, gdzie mam nadzieję, że z czasem pojawi się trochę więcej materiału, który wychodził będzie jeszcze częściej. A na ten moment cześć i do zobaczenia.